Więc myślę, że już zacznę. Przywitam się. Bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj przyjechać do Warszawy i chciałabym opowiedzieć o pracy naszej linii. Nazywam się Nina Pirk i pracuję dla największej takiej linii w Niemczech, Numa Gen Cora, czyli oznacza to liczby przeciwko zagrożeniom i chcemy pomagać dzieciom. Zarówno dzieci, jak i rodzice kontaktują się z nami w przypadkach cyberprzemocy i często pierwszą rzeczą, którą słyszymy, jest: proszę mi pomóc, proszę. Także chciałabym rozpocząć od krótkiego omówienia mojej prezentacji. Najpierw krótkie wprowadzenie, następnie kilka słów o Niemieckim Centrum Bezpiecznego Internetu. Pomówimy trochę o cyberprzemocy. Podam Państwu przykłady, podam dane oraz pokażę, w jaki sposób pomagamy, w jaki sposób organizujemy naszą pomoc. Także nasza pomoc telefoniczna, nasza linia oferuje pomoc dla dzieci oraz dla nastolatków. Od poniedziałku do soboty odpowiadamy też na pytania przez e-mail zabezpieczony odpowiednim narzędziem, które oczywiście jest dostępne 24 godziny na dobę. Widzimy często, że dzieci piszą do nas maile, na przykład późno wieczorem, także bardzo ważne jest posiadanie takiego narzędzia, z którego można skorzystać 24 godziny na dobę, kiedy na przykład leżą w łóżku, nie mogą spać, żeby mogli z takiego narzędzia skorzystać. Rodzicom również oferujemy porady telefoniczne od poniedziałku do piątku. Tak jak Państwo widzą, działamy już dość długo. W roku 1980 powstał telefon zaufania dla dzieci. Także widzą Państwo nasze logo 116111. To jest taki sam numer jak w Polsce. Rzecz najważniejsza to to, że pomoc jest anonimowa i bezpłatna. Myślimy, że to bardzo ważne, żeby dostęp do pomocy był łatwy. Często okazuje się, że jesteśmy rzeczywiście pierwszym punktem kontaktu, do którego zwracają się dzieci, kiedy mają problemy, szczególnie kiedy boją się, wstydzą się porozmawiać z kimś, kogo znają, ze względu na to, że właśnie się wstydzą. Dlatego też łatwiej jest im porozmawiać z kimś, kogo nie znają, kiedy mogą pozostać anonimowe. Każdy temat jest dla nas ważny i odpowiadamy na wszystkie pytania, słuchamy i sprawdzamy, w jaki sposób jesteśmy w stanie pomóc. Kilka faktów na temat naszej struktury. Ja pracuję w biurze. Jesteśmy niewielką grupą profesjonalistów, którzy organizują ogólnokrajową sieć. Jesteśmy stowarzyszeniem, które skupia 98 organizacji lokalnych. I mamy ogromną ekipę wolontariuszy, ponad 3,5 tysiąca osób, które rzeczywiście odbierają telefony i udzielają pomocy. Dla mnie to jest niezwykła przyjemność pracować dla sieci wspieranej przez tak dużą grupę wolontariuszy. Wolontariusze nie są specjalistami, nie są profesjonalistami, za to zostają zawsze odpowiednio przeszkoleni. A dzisiaj mogę być z Państwem, ponieważ jesteśmy telefonem zaufania, które jest członkiem Safer Internet Center w Niemczech.
Zapewne Państwo wiedzą, że Safer Internet Center oferuje bardzo interesujące materiały, z których korzystamy, szkoląc naszych wolontariuszy. Można sobie wyobrazić, że potrzebne jest ciągłe kształcenie, szczególnie tych wolontariuszy, którzy zajmują się zjawiskami internetowymi. Telefony zaufania, telefony informacyjne. Mamy dwa takie numery w Niemczech. O jednym z nich mówiła wczoraj moja koleżanka. Ważne jest, żeby mieć w centrum osobę, do której można zgłaszać treści niewłaściwe lub szkodliwe. Także też udzielamy pomocy, mówimy, do kogo się zwrócić. Współpraca rzeczywiście jest bardzo pożyteczna dla obydwu stron. Dobrze. Teraz przejdźmy do udzielania porad przez telefon. Proszę pamiętać o tym, że jesteśmy ogólnym telefonem zaufania dla młodzieży i dzieci, ale będąc częścią Safer Internet Center w Niemczech, skupiamy się na problemach związanych z internetem. Nie mamy za wiele czasu, żeby opowiedzieć o naszych działaniach, ale opowiem o pięciu głównych tematach. Widzą Państwo, że cyberprzemoc jest drugim tematem, kiedy mowa o zagrożeniach internetowych. Wydaje mi się niezwykle ważne, że rodzice dzwonią do nas przede wszystkim ze względu na to, że dzieci zbyt dużo korzystają z internetu. O to rodzice się martwią i wtedy do nas dzwonią. I zabawna rzecz, właściwie mało wesoła. W tym momencie mam 28 telefonów zaufania w Europie, które są połączone w jednej sieci, zbierają dane i od 4 czy 5 lat widzimy, że cyberprzemoc rzeczywiście staje się tematem numer jeden. Ale myślę, że o tym już wszyscy wiedzą. Kiedy dzieci zwracają się o pomoc, co nam mówią? Jak się czują? Najczęściej słyszymy, że czują się pokrzywdzone. To najczęściej właśnie ofiary dzwonią do nas. Mówimy o szkodliwych, o krzywdzących działaniach, więc dzieci nie rozumieją, czemu inni ich nie lubią, dlaczego inni chcą ich skrzywdzić, czują się bezbronne i czują się przytłoczone, zawstydzone oraz zupełnie niepewne. Nie wiedzą, ile osób widziało cyberataki na nich online. I najczęściej są już też bardzo zdenerwowani, ponieważ przez jakiś czas już wytrzymywali cyberprzemoc, znosili ją, mając nadzieję, że kiedyś się skończy. A najczęściej tak się nie dzieje. Więc kiedy dzwonią, najczęściej są już roztrzęsieni. I naprawdę zawsze bardzo się cieszymy, że udaje im się jednak podjąć decyzję zadzwonić. Kilka takich objawów już somatycznych, takich jak bóle głowy, bóle żołądka, problemy ze snem. Oczywiście, kiedy za wiele się nie śpi i martwi się, no to będzie się miało najprawdopodobniej problemy w szkole. I przemoc szkolna, przemoc w internecie, to są często zjawiska, które się uzupełniają. Uczniowie nie chcą chodzić do szkoły, najchętniej by uciekli. Co więcej, często tracą zaufanie do innych. Nie wiedzą, kto jest zamieszany w całą sprawę. Mają wrażenie, że nikt nie jest im w stanie pomóc, nie pomaga im również system.
Tak jak już powiedziałam, dzwonią do nas najczęściej, kiedy są już naprawdę w złym stanie. I teraz rzut okiem na typowe problemy, z którymi zwracają się do nas dzieci. Oczywiście imiona, treść zostały czy też detale zostały zmienione. Chłopiec 14-letni mówi, że ktoś go prześladuje w internecie, ale nie chce powiedzieć o tym rodzicom. I nie ma żadnego zaufanego dorosłego, do którego mógłby się z tym zwrócić. 12-latka wysyła do nas e-mail. Mówi, że koledzy upublicznili informację o tym, że jest zakochana w koledze z klasy i stworzyli grupę na WhatsAppie, w której się z niej naśmiewają. I ona chciałaby, żeby przestali tak robić, ale nie wie co, nie wie w jaki sposób zareagować. Chłopiec 16-letni mówi, że otrzymuje obraźliwe komentarze na Facebooku od osoby, której nie zna. Znalazł również nieprawdziwy, nieautentyczny profil jego samego na Facebooku i teraz panikuje, ponieważ sprawa zaczyna eskalować. Także zwrócił się do nas o pomoc. Jeszcze jeden ciekawy, jedna ciekawostka. Więcej chłopców do nas dzwoni, a więcej dziewczynek pisze. Myślę, że to jest niesamowite, że chłopcy rzeczywiście szukają pomocy. Tak jak widzą Państwo, najczęściej słyszymy: sprawdźcie, żeby to się wreszcie skończyło. Ale no niestety nie ma prostych rozwiązań, nie ma prostych odpowiedzi, jednak są działania, które można podjąć. Chciałabym jeszcze dodać jedną rzecz. Również dzwonią do nas rodzice. Tutaj nie mam konkretnych przykładów, ale przypomina mi się, że zadzwoniła do nas babcia, która nie wiedziała, czym jest cyberprzemoc, która nie wiedziała, jak działa technologia internetowa, ale chciała pomóc. Także również nasz telefon zaufania jest dobrym rozwiązaniem dla dziadków, którzy chcieliby pomóc swoim wnukom. Więc kiedy to się dzieje, jak można pomóc ofiarom? Tak jak powiedziałam, nie ma prostej odpowiedzi, ale wydaje mi się bardzo ważną rzecz, żeby powiedzieć tym młodym ludziom, że jesteśmy niezwykle zadowoleni, że zwrócili się do nas z problemem. Ponieważ mówienie o problemach, szczególnie takich problemach, nie jest łatwe. Należy powiedzieć im, że im wierzymy, że traktujemy poważnie to, co mówią. Również powinniśmy jasno powiedzieć, że przemoc internetowa jest niedopuszczalna i nie powinni się na to zgadzać, a również, że to, co im się przytrafiło, nie jest ich winą. Bardzo ważne jest powiedzieć młodym ludziom, że nie są sami i że możemy poszukać pomocy, poszukać rozwiązania. Telefon zaufania jest jednym z narzędzi. Podczas sesji zastanawiamy się przez telefon, kto mógłby im pomóc. Ktoś z rodziny, przyjaciel. Powinien znaleźć się ktoś, kto mógłby pomóc tym dzieciom, oprócz specjalisty czy też wolontariusza z telefonu zaufania. Celem naszej pomocy jest pokazanie, że te dzieci mogą znaleźć sposób, mogą znaleźć radę. Także słuchamy ich historii i staramy się znaleźć mniejsze, większe kroki, dzięki którym będą mogli poczuć się lepiej. Musimy też wziąć pod uwagę na to, w jakim stanie znajduje się dziecko. Czy w jakim jest stanie, czy
ma wystarczająco dużo siły i energii, żeby się sprzeciwić. Myślę, że znają Państwo te symbole stop, blok i powiedz. Nie odpowiadaj. Często jest to trudne. Należy zachować dowody ataków. Na przykład, jeżeli zdecydują się Państwo na zaangażowanie policji, to należy mieć udokumentowane dowody ataków. O tym muszą wiedzieć również dzieci. Można zablokować kogoś, można usunąć komentarze, można również zgłosić w mediach społecznościowych osobę, która zachowuje się niezgodnie z zasadami. Także w jakiś sposób trzeba się tym przemocowcom, oprawcom przeciwstawić. Osoba zaufana, o tym już mówiłam. Może być ktoś ze szkoły. W Niemczech widzimy, że sytuacje w szkole są bardzo różne. Niektóre szkoły są świetnie przygotowane i wyszkolone, które rzeczywiście mogą udzielić pomocy, inne niekoniecznie. Ja zapytałabym, czy jest w Twojej szkole ktoś, kto może Ci pomóc? Następnie kolejna kwestia. Czy chcesz się bronić? Może po prostu powiedz tej osobie, która to robi, przestań, to nie jest zabawne, to mnie boli. Ale oczywiście nie rób tego sam i nie rozpoczynaj wojny. I rzecz bardzo ważna, najważniejsza rzecz, którą chcemy przekazać tym dzieciom, to nie twoja wina. To trochę jak przytulenie tego dziecka przez telefon. To staramy się zrobić. Jeszcze jedna rzecz. Kiedy mówimy o możliwych krokach, to możemy pomóc szczególnie młodym ludziom. Przygotować się na to, co nastąpi, ponieważ może będą musieli opowiedzieć całą historię komuś ze szkoły, jakiejś innej osobie. Więc dla nich to będzie przygotowanie, jeżeli opowiedzą nam o tym, co się stało. Będzie im też łatwiej radzić sobie z całą sytuacją. To jest bardzo ważna rola telefonu zaufania. Jesteśmy pierwszym punktem kontaktowym, ale nie możemy przeprowadzić całego procesu. Mamy ograniczone możliwości. Możemy też przekazać informacje rodzicom o stronach internetowych chociażby, z których można wiele się dowiedzieć. Staramy się pomagać dzieciom w samopomocy. Oprócz polecania dobrych źródeł informacji, przekazujemy również informacje o możliwych sposobach na rozwiązanie. Na przykład możemy podać numer do psychologa, do terapeuty. Tłumaczymy, w jaki sposób taki proces wygląda, jakie mają możliwości. Naszym celem jest wspieranie, naszym celem jest słuchanie młodych ludzi. Zawsze mamy nadzieję, że jeżeli młoda osoba znajdzie rozwiązanie jednego problemu, jednej sytuacji, to ta świadomość, że udało im się poradzić, będzie niezwykłym bagażem na przyszłość, że w przyszłości będą czuli się silniejsi
A z drugiej strony, jeśli zostali ofiarą, będą bardziej świadomi, będą w stanie pomagać innym i nawet może wspierać osoby, które mają czy też będą miały podobne problemy. Dziękuję bardzo.